Hej kochany i kochani, witam Was serdecznie, mówię kochane i kochani, bo wiem, że niektórzy mężczyźni też mnie oglądają i bardzo dobrze, dobierzcie dobre piosenki swoim dziewczynom. To jest punkt. I tak, to jest drugi filmik serii tego, serii filmików, w którym mówię o tym, jak należy dobrać idealny rozmiar biustonosza. W poprzednim filmiku, który będzie pewnie tutaj podlinkowany, mówiłam o tym, o pierwszym punkcie, czyli o tym, jak dobrać obwód. I jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmiku, to należy go zobaczyć, bo należy od tego zacząć tak naprawdę. Obwód to jest sprawa najważniejsza i potem do tego trzeba dobrać dobrą miseczkę, o tym mówię dzisiaj, ale zaczynajmy od obwodu, trzeba się zmierzyć, trzeba wiedzieć, o co chodzi, więc obwód. Natomiast miseczka. Czym jest miseczka? Miseczka to jest, jeżeli mówimy o rozmiarach biustonoszy, to jest ta druga wartość. To jest na przykład, jak mamy 75B, to chodzi nam o B. Miseczki mamy A, B, C, D, E, E, E i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chyba jest jeszcze AA, czy coś takiego. I miseczka to jest tylko tyle, że miseczka to jest różnica pomiędzy obwodami naszego biustu w najszerszym miejscu, a naszego miejsca pod biustem, w najwęższym możliwym miejscu. Czyli tak, dlatego też mówiłam, że obwód jest najważniejszy i obwód tutaj znowu będzie nam potrzebny. Tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, obwód mierzymy na mega wydechu i bardzo ciasno i jeszcze zaniżamy. Czyli jak nam wyjdzie 76, to bierzemy obwód 75, jak Wam nam wyjdzie 78, to mamy obwód 75 znowu, jak Wam wyjdzie 83, to macie obwód 80, także do piątki kolejnej równej zaokrąglamy i to jest nasza wartość obwodu. I teraz co? Teraz mierzymy sobie biust. Biust mierzymy inaczej jak obwód na wdechu, czyli na pełnej piersi. Najlepiej to zrobić pochylając się i wtedy mierzymy po prostu nasz biust w takim najbardziej najszerszym miejscu, żeby nie powiedzieć najdłuższym, bo to brzydko brzmi, ale w najszerszym po prostu miejscu i najlepiej bez żadnego biustonosza. Jeżeli macie bardzo mało jędrne piersi, to możecie oczywiście założyć biustonosz, natomiast nic absolutnie ściskającego biust, nic spłaszczającego, musimy po prostu znać jego wypukłość, jego długość, czyli możecie być taki bardzo delikatny biustonosz, ale najlepiej bez biustonosza po prostu się zmierzyć w najszerszym możliwym miejscu, czyli zazwyczaj jest to na wysokości sutków, użyłam takiego słowa na YouTubie, to straszne, także jeżeli mamy tą wartość już, załóżmy, że będzie to 90. I mamy wartość naszego miejsca pod biustem. Załóżmy 75. To od tej 90 odejmujemy 75 i pozostaje nam 15. Tak? Tak, zostaje nam 15. Teraz co robimy z tą 15? Teraz idziemy sobie do tabelki. Tabelkę napiszę tutaj, spróbuję wkleić pod filmikiem, ale też jest pełno w internecie, ale pod filmikiem też będzie. I patrzymy, jaki rozmiar miski to jest ta 15. I to może być A, B, C, D, E, i tak dalej, dlatego po prostu sobie sprawdzimy i to będzie nasza miska. Natomiast z czym polega szkopuł z miskami i co ludzi często myli? Ludziom się wydaje, że miseczka na przykład D to jest duża miska. Nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak duża miska, bo miska w każdym obwodzie będzie inna, w każdym obwodzie się zmienia. I wiecie co, to jest miska D. I to też jest miska D. Chyba widzicie różnicę rozmiarów tych biustonoszy. To jest D i to jest D. Tyle, że to jest bodajże, już patrzymy co to jest, dokładnie 75D, a to jest, to maleństwo, to jest 80D. Więc po prostu różnica obwodów i to jest w sumie ta sama firma, bo to jest Primarka obydwa, ale różnica krojów i różnica obwodów daje nam to, że po prostu miska jest totalnie inna, więc to biust nasze będą na totalnie inny biust, chociaż obydwu jest miska D, po prostu obwód jest inny, dlatego ten obwód jest tak ważny i o tym tyle trąbię. I teraz tak, biust w rozmiarze 60E, 65D, 70C i 80A to jest tak naprawdę ten sam rozmiar biustu, czyli 60E i 80A. Miseczki są skrajnie różne, różne obwody, ale tak naprawdę to jest ten sam po prostu rozmiar cyca, że tak brzydko powiem, więc to jest gdzieś tam istotne, dlatego tak ważne jest mierzenie się i nie ma czegoś takiego, że ja mam miskę B i po prostu koniec świata, bo w każdym obwodzie ta miska będzie nam przeskakiwać, dlatego mierzymy się, sprawdzamy różnicę pomiędzy obwodem biustu a obwodem pod biustem, bierzemy tą cyferkę i sprawdzamy poniżej w tabelce, jaki mamy
jaką mamy miskę. Jeżeli znamy swój obwód i znamy miskę, to już właściwie mamy z górki, bo mamy rozmiar tego biustonosza. Natomiast powiem szczerze, że ten rozmiar biustonosza to jest też taka kwestia względna, bo te rozmiary będą różne w różnych krojach, u różnych producentów. Możecie skakać miskę wyżej, miskę niżej. Tak naprawdę wiele kobiet, w tym ja, w tych dniach mają po prostu inny rozmiar biustu. Wiecie, powiększa się, potem się troszeczkę zmniejsza po tych dniach i tak dalej. Także to jest takie bardzo, bardzo skomplikowane. Trzeba mierzyć. Ale ważne, żeby znać ten swój rozmiar, bo to jest taka jakby baza, na której można się potem opierać podczas naszych zakupów i poszukiwań biustonosza idealnego. Co jest jeszcze ważne i co też jest takie mylące, oczywiście Wielka Brytania używa innych rozmiarówek niż reszta świata, niż Europa, bo to co u nas to jest 70, czyli obwód 70, to w Wielkiej Brytanii to będzie bodajże 32 i to też miski mają też inne odpowiedniki, więc jeżeli kupujecie na przykład polskie, europejskie biustonosze, to tabelki będą inne, a inne tabelki są dla brytyjskich biustonoszy, więc to też trzeba sobie sprawdzać, więc to jest następna wkurzająca sprawa. I teraz co? Jak już mamy biustonosz, jak sprawdzić, czy miska jest ok, czy miska nie jest za mała, czy miska nie jest za duża? Najpierw musimy ten biustonosz porządnie po prostu założyć. Jak się zakłada porządnie biustonosz? Najlepiej zakładając się schylić, wygarnąć całą miłość spod pach. I wszystko po prostu, każdy biust, każdy tłuszczyk i tak dalej, wszystko po prostu sobie wpakować w te miski. Jeżeli biust nam się mieści w te miski, jest idealnie. Jeżeli jednak biust nie mieści się, jeżeli robią nam się, wiecie, bułeczki pod pachami, to znaczy, że miska jest za mała. Jeżeli biust nam tu wypływa górą i tak się takie robi się, wiecie, takie wcięcie się, rozcina się na pół, to znaczy, że miska jest za mała. Spróbujcie sobie miskę w górę, nie zmieniając obwodu. Jeżeli obwód jest dobry, jeżeli nic wam się nie przesuwa, wiecie, jak ruszacie rękami, jeżeli was nie ciśnie tak, że nie możecie oddychać, to znaczy, że rozmiar, że obwód jest ok i obwód zostawiamy. Kombinujemy z miskami, bo to zazwyczaj rozwiąże nam problem. Czyli jak wiecie, cokolwiek się wylewa, jeżeli pod pachami mamy te takie niestetyczne bułeczki, jak niektóre panie mają, być to taki nadmiar szczęścia pod pachami, to jest kwestia źle dobranej miski. Naprawdę dobrze dobrana miska sprawi to, że w ciągu kilku miesięcy te bułki naprawdę wam znikną, jeżeli macie jeszcze w miarę jedną skórę. Bo na przykład mi się tak stało, ja miałam takie bułeczki, a teraz już mi tak nie wyskakują, chyba rzeczywiście założę jakąś za małą miskę, to teraz mam... Wiecie, nie wygląda to dobrze. I tak samo te tutaj bułeczki też nie wyglądają dobrze. Nie mówię oczywiście o takich bułeczkach, jak push-up robi, ale takim przeciętym biuście na pół i takich nieestetycznie wystających po prostu bułach. Także to znaczy, że miska jest po prostu za mała. Co jeszcze jest źle z miską? Jest też nie za dobrze, jeżeli biust nie wypełnia całej tej miski, jeżeli nam się rzuca, jeżeli widzimy tam szczelinę pomiędzy miską a biustem, to znaczy, że znowu miska jest za duża. Tutaj sobie po prostu skaczemy jeden rozmiar miski w dół, czyli jeżeli mamy D, to sprawdźmy sobie C. Zobaczmy sobie C, może będzie ok. Jeżeli i C, i E nam nie pasuje z tego samego modelu, to sprawdźcie inny model, sprawdźcie inną firmę, sprawdźcie inny sklep, bo tak jak mówię, te rozmiarówki są takie bardzo, bardzo płynne, każda firma ma po prostu swoje w głowie, każdy model też inaczej układa nam biust i każdy biust jest inny, także to jest dużo, dużo kombinowania. Ale biust powinien po prostu idealnie wypełniać nam miskę, nie powinien nigdzie wyskakiwać, nigdzie wychodzić, ale nie powinien też mieć za dużo luzu, musi być po prostu fajnie utrzymany, ażebyśmy walczyły troszeczkę z grawitacją i upływającym zbyt szybko czasem, także to jest ważne. I kolejna sprawa, fiszbinki. Co to są fiszbinki? Fiszbinki to są te takie, wiecie, tu metalowe, takie cudeńka, co to mam taką brzydką wkładkę. Fiszbinki to są te tutaj metalowe takie cudeńka. Fiszbina, to ma nam okalać całą pierś. Cała nasza piękna pierś ma się po prostu w to zmieścić. Fiszbina nie może nam się wbijać w pierś. Nie może nam się nią wbijać tutaj, nie może nam się wbijać na środku. Fiszbina powinna po prostu objąć całą pierś i skończyć się mniej więcej pod pachą. Tak, żeby po prostu nic nas nie kuło, nic się nie wbijały. Jakie są właśnie częste problemy? Problemy są takie, że fiszbina nam się kończy za szybko, tutaj na przykład. To znaczy, że miska jest za mała, potrzebujemy większej, szerszej fiszbiny, która nam obejmie cały biust. Inny problem no to, że fiszbiny nam się tutaj na środek wbijają, znowu miska jest za mała, bądź też mostek, czyli to miejsce jest zbyt szerokie lub zbyt wysokie. O co mi chodzi? Już wam pokazuję. To są dwie biustonosze, dwa mostki. Widzicie to miejsce tutaj i widzicie to miejsce tutaj.
Tu tego mostka prawie nie ma. Tu ten mostek jest wysoki. Dla kobiet, dla dziewczyn, kobiet, które mają blisko bardzo osadzony biust, taki mostek może po prostu nie wejść. Jeżeli macie piersi spoglądające w dwie różne strony świata, to będzie ok, bo to jest bierze, tutaj macie miejsce, żeby ten mostek się zmieścił. Mnie na przykład się mieści i będzie ok. Natomiast jeżeli Wam się to nie mieści, że Wam się to wbija w biust, czujecie kucie, to spróbujcie sobie coś z niskim mostkiem, czyli z takim małą ilością miejsca, materiału i fishbin. Tutaj, spójrzmy sobie teraz jeszcze na kształt fishbin. Tutaj widzimy, jakie one są wygięte, one są takie prawie, że takie spłaszczone, wiecie. Natomiast tutaj fishbina układa nam się w idealną literkę U, więc to też będą biustonosze pasujące do różnych biustów. Jeżeli lubicie mieć cały biust uniesiony i zgarnięty, to taka ładna fishbineczka. Jeżeli nie macie takich wymagań, macie inny kształt biustu, to poszukajcie sobie innego kształtu fishbiny, czyli takie coś troszeczkę spłaszczone, może akurat taki Wam pasuje. No i co teraz? Ważne, żeby ten mostek przylegał nam elegancko tutaj do skóry, nie może odstawać, ale nie może też nam się wbijać. Czasem to jest kwestia po prostu też budowy ciała, to nie znaczy, że ta fishbina, że ta miska jest za mała albo za duża, tylko mamy taką budowę ciała i może właśnie trzeba poszukać innego kształtu biustonosza, to jest to, o czym mówiłam tutaj. Wiem, że to jest strasznie dużo informacji, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Chyba troszeczkę już wyczerpałam temat, tak mi się wydaje, jak macie jakiekolwiek inne pytania, to oczywiście piszcie. Czyli co, po pierwsze zmierzcie sobie swój obwód, po drugie zmierzcie obwód biustu. Różnica między tymi dwoma wartościami to będzie liczba, którą sprawdzamy w tabelce, która daje nam rozmiar miski, która razem z obwodem daje nam rozmiar biustonosza. I teraz to przymierzamy, trzymamy się tego obwodu, jeżeli pasuje, tylko kombinujemy teraz z miskami. Miska większa, miska mniejsza. Jeżeli większa, ani mniejsza Wam nie pasuje, bo coś ciśnie albo coś jest za luźne, to szukamy innego kroju. Możliwe, że pasuje Wam bardotka, albo pasuje Wam push-up jakiś, albo pasuje Wam taki, wiecie, plunge, albo pasuje Wam jakikolwiek, nie wiem, t-shirt, bra. Jest pełno rozmiarów, jest pełno firm jest pełno różnych kroi biustonoszy, które postaram się też gdzieś tam obgadać. Także przymierzajcie, trzymajcie się obwodu, kombinujcie z miskami, sprawdźcie co macie, sprawdźcie Wasze biustonosze, sprawdźcie czy fishbiny Wam się nie wbijają i tak dalej i tyle. I czy Wam się nie robią bułeczki pod pachami, które można łatwo zlikwidować po prostu dobrym biustonoszem i jeszcze Wam tutaj nic nie wypływa. A jak wypływa, to przemieście sobie po prostu miskę rozmiar większą. No i chyba to tyle na dzisiaj. Jeszcze zrobię chyba o ramionkach i chyba o czymś jeszcze. No ale to się okaże na kanale już wkrótce. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was w jakimkolwiek stopniu pomocny. Jeżeli tylko Wam się podobało, będę wdzięczna za każdego oczywiście lajka i za Wasz komentarz. I jestem strasznie ciekawa tego, jak tam z Waszymi biustonoszami w Waszych szafach. Dajcie znać i do zobaczenia znowu. Pa!